Przez tysiąclecia tylko nielicznym dane było decydować o losach cywilizacji. Wodzowie plemion i kapłani. Dumni admirałowie, kapitanowie okrętów. Generałowie i politycy. Wojownicy i żołnierze. Empire Earth. Hej, cześć, to jest z wami przywitać w szóstej misji z Empire Earth 2 z tej strony Dario. Tym razem rozegramy sobie tę misję na spokojnie. Mam nadzieję, że nam się uda. Naszym celem jest pokonać trzech przeciwników, w tym Rosję, Francję i chyba Austrię. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Jest to wojna siedmioletnia, więc przejdźmy do działania. Musimy zmusić Austrię, Rosję, Szwecję i Francję do kapitulacji poprzez zniszczenie ich budynków głównych w stolicach. No i możemy za pomocą szpiegów tam sabotować budynki i takie tam rzeczy. Maria Teresa, od niedawna cesarzowa Austrii, dokładała wszelkich starań, by odzyskać terytorium Śląska. By umocnić swą pozycję w konflikcie z Prusami, cesarzowa szukała wsparcia w Rosji, Szwecji i Francji. Jeszcze nigdy tak znaczna część Europy nie uczestniczyła jednocześnie w militarnym konflikcie. Wobec tak ogromnej potęgi Prusy wydawały się skazane na klęskę. Czy nam się uda? To się już okaże. Wiem jedno. Trzeba się zabudować. Jako że my jesteśmy położeni mniej więcej w centrum, a wrogowie są z każdej strony, to trzeba postawić dwie fortece, jedna z lewej, druga z prawej i damy radę. Jakie mamy wskazówki? Rozwinąć potęgę wojskową, to nic wielkiego, rozwinąć szpiegów. Piąta kolumna, na skażenie wrogich budynków. Dobra, damy sobie radę. Krew się we mnie gotuje. Zbierzmy nasze wojska w jednym miejscu. Krew się we mnie gotuje. Zwyciężymy! Dobra, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zrobić multum obywateli. I tak, mamy opracować kartacze, na pewno to zrobimy. Co mogę zrobić? Dobra, gdzie my tutaj mamy jakiś uniwersytet? Oczywiście nie stać mnie na szpiega. Nie mam żywności. Nie mam prowiantu. Jesteśmy gotowi. Dobra, zbierzmy naszych żołnierzy w jednym miejscu. Za króla i kraj. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Krew się we mnie natychmiast. Co jest? W porządku. Dobra, więc tak. Wybudowałbym tutaj fort, ale niestety nie stać mnie na niego. Jasne. Mamy tutaj szpiega, więc możemy go wysłać na ich tereny, na tereny ruskich. Rozejrzymy się po tych terenach i wszyscy nam, widzę, wypowiedzieli wojnę. Z Anglią mamy pokój. Z Francją niestety nie. Francja jest gdzieś tutaj. Ale to widzę, że muszę się tylko od południa zabezpieczyć. Akurat szpieg jest bezpieczny, wrogowie się go bali nie będą. Anglia będzie nam dostarczać surowców w zamian za ochronę Hanoweru. No dobra. No i super, dostaliśmy od nich trochę złota. Tutaj mamy pewną fortecę, więc... Okej, nie mogę dopuścić do zniszczenia ich budynku, więc nie ma problemu. Postawię po prostu tutaj u nich sobie fortecę. Nie mam z tym żadnego problemu. Tutaj też się jedną dostawi i będzie gitara. Oj. Rosja, widzę, się już gotuje do wojny. Trzeba tutaj im postawić fort od razu drugi. Bo jak to tak w końcu? Gotowy. Trzeba więc zrobić drugiego szpiega. Jesteśmy gotowi. Wziąć te nasze oddziały i zacząć tutaj wytwarzać bombardy, więcej bombard. Bombardy są super ogólnie, trzeba o tym pamiętać. Jest to w ogóle najlepsza jednostka. Trzeba robić też tak zwanych minutmenów. Ale oczywiście nie mam saletry i nie ma kto jej wydobywać, jak zwykle. Dobra, gdzie my tu mamy jakichś ludzi? Dobra.
Nigdzie nie mamy ludzi, jak zwykle. Okej, tu możemy wydobywać saletrę. Tutaj trzeba postawić tylko magazyn. Nie można wydobywać. Okej, wszystko trwa dalej. My tutaj cały czas produkujemy chłopów. Musimy się tutaj zabezpieczyć przed Austrią, która może nas również zaatakować tutaj. Ale tu sobie powinniśmy poradzić. Okej, zbierajcie saletrę. Mamy też kolejnego obywatela, który nam pomoże ją zbierać. Nasza główna armia będzie się zbierać w tej okolicy jakoś. Oczywiście żołnierzy zawodowych robimy. Mam ochraniać Hanover, ale na razie nie będę tego robił. Damy sobie radę bez tego. Ze Szwecją sobie na razie odpuścimy. I wysłałbym do nich szpiega, ale żeby to zrobić, muszę, zgadnijcie co zrobić. Zrobić to, co harcerze lubią najlepiej, czyli wybudować most tam, gdzie wróg się tego nie spodziewa. No i nie pozostaje mi nic innego, jak go po prostu tutaj gdzieś zbudować. Albo przejść wzgórzami. Ale on tu ma skubany fortece. To mogę jedynie spróbować zrobić tak. Dobra, ciul, wybudujmy most tutaj. Niestety, ale przeciwnik wykrywa nasze budynki, więc nie za bardzo jestem w stanie przejść tutaj szpiegiem. Dobra, ma tutaj kto zbierać żywność, to wyślijmy ludzi, by zbierali również złoto. Albo niech zbierają nawet żelazo, nic nie stoi na przeszkodzie. Nasz warsztat pracuje jak powinien. Nasi minutmeni też będą gotowi. Widzę, że tutaj już się sytuacja trochę zaognia. Wypada więc zbudować tutaj jakiś fort na tym terenie. No tu już jeden mamy, więc jest spoko, ale tu wybudujemy drugi zaraz. I myślę, że trzeba przechodzić dosyć szybko do ofensywy na tej misji. Zróbmy sobie jednego szpiega. Co ja chciałem zrobić? Dobra. No, mamy zbudowany most, super. Co ja miałem z wami zrobić, moi biedni chłopi? Jasne, słucham, jasne. Moi biedni chłopi, co ja miałem z wami zrobić? Miałem was oddelegować do budowy mostu, do budowy fortecy tutaj. A tutaj wasza dwójka będzie mi tutaj pomagać zbierać żelazo. Dobra. I dobra, most jest. Już się robi. Możemy przejść naprzód. Nie mamy zbyt dużej armii, ale to powinno wystarczyć, tak myślę. Zwyciężymy! Natychmiast! Przynajmniej na obecną chwilę. Zwyciężymy! Żeby przyspieszyć nieco naszą produkcję, to zamierzam robić bombardy stąd. Nie wiadomo, trochę koszar. To tutaj zróbmy trochę tych strzelców wyborowych, którzy kosztują ciut inne jednostki. Widzę, że nasz sojusznik jest gotowy do ofensywy. Tutaj też mamy gościa, który jest gotowy, ale niestety brakuje nam drewna, więc ktoś musi zacząć je wydobywać. Dobra. Fryderyku, uciekaj! Nie mogę ci pozwolić umrzeć. Okej, dostaliśmy surowce za ochronę Hanoveru. Ale ty, Fryderyku, to już uciekaj. Dobra, teraz nam wszystko tutaj pomoże. Okej, naszym głównym celem jest pokonanie tutaj wroga w tej sytuacji. Tych jego żołnierzy. Myślę, że nam się to uda. Nie są oni tak doświadczeni jak nasze niedoświadczone jednostki. Pierwsza rzecz to ulepszyć bombardę oczywiście. Ale widzę, że się pomyliłem. Jego wojska są lepsze. Cóż, żołnierzy zawodowych też trzeba teraz ulepszyć. Niech nam się tutaj jednostki cały czas robią. A my potrzebujemy surowców, więc musimy wybudować fort tutaj. Przydałoby się dowiedzieć, kto tutaj zaatakuje pierwszy, ale cóż. Nic nie jest takie, jakby się wydawało. Może uda nam się przejść tędy. Mamy dwóch szpiegów, jednemu z nich może się udać. Zostaw to mnie. Nie czas.
czas na wahanie. Może nam się uda poznać zostaw tereny wroga. Nie czas na wahanie. Zostaw to mnie. Nie czas na wahanie. Zostaw to mnie. Dobra. Jestem narzędziem w twoich rękach. Jestem narzędziem. Wiemy konkretnie, mamy iść, by tu się dowiedzieć. Jestem narzędziem. Nie czas na wahanie. Zostaw to mnie. Okej, mamy się dowiedzieć poprzez właśnie zaatakowanie ich. Dobra. Nasz drugi gościu pójdzie zasabotować szary, by nie mógł robić wojska. Aha, dobra, już zginął. Jestem narzędziem w twoich rękach. Dobra, jak tylko będę miał możliwość, to mu to zasabotujemy. Jestem narzędziem w twoich rękach. Oddziały nam się już tutaj zbierają. Tak samo jak nasza moc wzrasta z sekundy na sekundę. Okej, wy idziecie zbierać drzewo. Wy będziecie zbierać kamień. W ten oto sposób będziemy mieli wszystkich surowców full po prostu. Tutaj nasi sojusznicy sobie poradzą, tak myślę. Tylko fort im później zbudujemy jeden. Nam pozostanie odkryć, kto tutaj nas chce zaatakować pierwszy. Dobra, mamy tak, sabotaż. To sabotujemy. Jestem narzędziem w twoich rękach. Dobra, Ryga zasabotowana. Tylko ja mam Petersburga im sabotować. Tak, Petersburg trzeba im zasabotować. Dobra, to schowajmy go tutaj. Jestem narzędziem tego naszego szpiega. Zostaw to mnie. O proszę, tu gościu ma całkiem ładny budyneczek. Teraz trzeba też zacząć coś opracowywać, więc zrobimy trzech ludzi, których wyślemy do naszych kołobrzeskich. No, nie pamiętam, jak się to nazywa. Jesteśmy gotowi. Oczywiście brakuje nam drewna, więc już nic nie idzie postawić. Gotowy. Oczywiście. Jak zwykle. Dobra, trzeba zrobić trochę ich i kupić trochę drewna. Sprzedać trochę żelaza. Dobra, już tu mamy dosyć dobrą już sytuację. Po prostu tutaj postawimy sobie... Oczywiście już nie mogę postawić fortu kolejnego, więc muszę tutaj pokonać wroga. Po tej stronie i dopiero później mogę zacząć cokolwiek budować. Ale już wiem, co tutaj zbudujemy. Zaczniemy tutaj budować od osłony portu naszego. Dobra, teraz musimy tutaj przejść i zebrać informacje, zasabotować, nie wiem. Nie czas na wahanie. Bierzemy informacje. Zostaw to mnie. Myślę, że nawet zaatakowanie ich od morza nie byłoby głupie. No, sabotuj chłopie, sabotuj. Oskurkowańcy zaatakowali z każdego frontu i atakują moich biednych wieśniaków. Nie, no nie wierzę, że oni aż tak ostro atakują budynki. Dobra, sytuacja jest dosyć nieciekawa, bo wygląda na to, że nasz przeciwnik zniszczył mi tu parę domków. Albo przynajmniej próbuje. Niestety zostały nam same bombardy już. Już nawet zaatakowali nas Rosjanie. No nie spodziewałem się aż takiego obrotu spraw. Czy on sobie tutaj wysłał chłopów na moje tereny nawet? Więc czy ja serio muszę to zasabotować w końcu? Tak? Dobra, przynajmniej wiem, co trzeba tutaj zrobić. Rozkazy? Marsz.
Trzeba wbudować trochę więcej budynków znowu, tych domków, żeby ludzie chętniej walczyli dla nas. Trzeba wybudować parę fortec po drodze. Widzę, że bez tego naprawdę będzie masakra. Trzeba tę naszą armię ulepszyć, bo... No jest masakra po prostu w danej chwili. Jak ja mam cholera zebrać te dziwne informacje? Ja mam mu, kurde, uniwersytet zaatakować? Nie czas na wahanie. Jestem narzędziem. Czy co ja mam zrobić w końcu? Nie czas na wahanie. Zostaw to mnie. Nie czas na wahanie. Zostaw to mnie. Jestem narzędziem w twoich rękach. Kołobrzeg. Berlin. Wrocław. Muszę więc bronić Wrocławia, no dobra. O, mam statek pływający po niemorzu. No spoko, zdarzają się takie, słyszałem o takich przypadkach. Jest to dosyć nieprawdopodobne, ale takie naprawdę sytuacje miewały miejsca. Widmowe statki, ludzie. O ja pierdziele, więc to Austria zaatakowała pierwsza. Dobra, ale mamy dwie fortece, to raczej się wybronimy. No Wrocław to obronimy bez problemu. Hanower też się obroni. Hanower tu widzę, że ma armię nawet małą. Małą, bo małą, ale ma. Najbardziej to mnie, kurczę, ci Szwedzi denerwują. Czekam na rozkaz! Ognia! Czekam na rozkaz! Tak się stanie! Czekam na rozkaz! Może wydać śmieszne, ale... Spróbuję tutaj postawić mury. Mury z wieżyczkami oczywiście. I tu mam żołnierzy. No i proszę. Mamy tutaj żołnierzy z Dolnego chyba Śląska. Rozkazy? Rozkazy? Na jednej nodze! Jesteśmy natychmiast! Których dostarczymy tutaj i to pomoże nam się obronić. Tutaj widzę przeciwnik próbuje pokonać naszego sojusznika, dlatego trzeba mu postawić fortecę. To jak najszybciej. Myślę, że dzięki tej fortecy to nasz sojusznik się obroni. Nie mogą im zniszczyć centrum miejskiego, dlatego postawimy fortecę tutaj. Oczywiście musimy to wszystko przekształcać na baszty, bo baszty strzelają. I dzięki temu myślę, że się wybronimy. Tutaj cały czas zbieramy jakieś oddziały. Trochę zróbmy kolubryn w takim razie. Niech tu będzie trochę zmian. I wszystkie jednostki muszą być takie same. Tak, jasne. Saletry mi chyba już nikt nie zbiera. Ale nie, zbierają tutaj. Jest bezpiecznie.
tutaj bym to postawił, ale... O, super, to tu też nie mogę postawić, kurde. Ale za to mogę postawić działa w zatoczce. Dobra. Będą budować te fortece trochę czasu, ale powinno im się udać. O co chodzi? Jestem narzędziem w twoich rękach. Jestem narzędziem. No, tu nas dalej atakuje silna armia Rosjan. Rosjanie mają chyba najlepszą armię w tej chwili. Przynajmniej na to wygląda, nie? Jak nasze działo w zatoczce? Buduje się. Okej, rozbudujemy drugie. Tutaj rozbudowujemy kolejne baszty. Budujmy kolejne działo w zatoczce i wróg nie powinien nas już być w stanie zaatakować z tej strony. Tutaj mamy trochę wojska. I wiecie co, w sumie nie wiem, czy nie zaatakuje Austrię jako pierwszej. Okej, wyprowadźmy naszego bohatera. Dołączy do naszych oddziałów, niech je wspomoże w boju. Jako ten świetny przywódca. No, jedno działo w zatoczce już poszło się walić. Jeden z naszych obywateli też. No, przeciwnik ma już tyle statków, że za wiele nic nie zdziałam. Masakra, tylko tracę surowce na to. Jasne. Dobra, żeby chociaż nie musieć z południa robić wojska. Tu on mnie zaatakuje od północy, ale sobie poradzimy. Rosja będzie nas tak smyrać, ale też im damy radę. Natychmiast. Mam tutaj parę kolubryn, które też będzie wypadało ulepszyć niedługo. Spróbujemy im zniszczyć centrum miejskie. Gdzie oni mają centrum miejskie? Tutaj. Dobra, przejdziemy trochę nie przez te tereny, ale... i tak będziemy musieli się z wrogiem zmierzyć. Myślę, że właśnie najłatwiej będzie zacząć od nich, a najtrudniej będzie rozwalić Szwedów, bo mają oni najwięcej wojska ze wszystkich wrogów. Oni atakują, kurczę, te wszystkie działa. Dzięki temu szybciej pokonamy wroga. Okej, naprawiajmy je. Później będzie nas to kosztowało jeszcze więcej. Okej, zniszczymy jedno centrum miejskie i będzie nam już o wiele łatwiej. Przed taką wielką armią wroga się obroniliśmy tylko i wyłącznie dzięki basztom. Okej, jedna część zniszczona. Okej, dostaliśmy znowu surowce od Anglików, co będzie dla nas bardzo pomocne w tej sytuacji. W ten to sposób, atakując jego zaplecze, jedno z zaplecz, zniszczyliśmy mu dosyć sporą armię. Bo nie będzie mógł jej teraz już produkować, tak? Zniszczymy mu stajnie i te inne budynki. A tutaj tworzą nam się już kolejne oddziały, więc i tak jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji. Okej, teraz pozostanie nam tylko dokończyć te koszary i będzie po wszystkim. Okej, dobra. Widzę, że nasz szpieg zrobił sobie tutaj... On już widzę, że tu przygotował sobie ludzi, którzy by mi tu pomagali i tak dalej. W niszczeniu mu tego. Czy... pomagali mi, czy nie, jemu w niszczeniu. Nasz szpieg tutaj trochę zasabotował im, więc nie będą mogli tworzyć konnicy przez chwilę. Jestem narzędziem. Ja nie wiem, po co on tutaj chłopów wysyła.
aż tak biednie tam mają. Cóż, z tej strony wróg za bardzo nie ma się jak bronić, bo nie wybudował sobie tutaj barykad żadnych. W końcu jest to, te są to tereny jego prowincji, tak? I przebiliśmy się przez słabszą obronę z tej strony, by przejść tu. By przejść do jego głównej stolicy i zajdziemy go od tyłu właściwie. To będzie jedno państwo, które się już podda nam. I myślę, że Rosja będzie tym, które załatwimy jako ostatnie. Głównie z powodu tego, że jest chyba najlepiej przygotowana do wojny i ten most nam przeszkadza. Ale myślę, że gdybyśmy dali radę przejść od południa... No nie, nie damy rady przejść od południa. No niestety, nie można mieć wszystkiego. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby wyeliminować ich jeszcze wcześniej. Byłoby prościej. No ale nie zrobiłem tego wcześniej, to teraz sobie będę pił w brodę, tak? Mogłem to zrobić wcześniej oczywiście. Wyszło jak wyszło. Ale i tak jest dobrze, bo udało nam się trochę i tak przechytrzyć naszego wroga. Ciekawe, czy dostaniemy jakieś surowce za zniszczenie tego centrum niemieckiego. Ale nie idźcie tutaj, nie będziemy atakować tej fortecy. Wy to się cofnijcie, no ludzie, no co wy tu robicie? Ja pierdzielę, co za głupie bombardy się kurczę plączą na lewo, na prawo. No tylko Fryderyk nie może zginąć, o tym trzeba pamiętać. I oczywiście, gdyby oni się cofnęli, to by nie zadawał im obrażeń, nie zadawała im ta fortyca obrażeń, ale niestety nie potrafią się cofnąć. Zmarła caryca Elżbieta, jej następca Piotr III jest wielbicielem Fryderyka. Nie prowadzi spór z Prusami i wycofał Rosję z wojny. O, wysłał nam też surowce w ramach rekompensaty za czyny jego matki. No proszę. Więc mamy nawet pokój z Rosją, więc została tylko Szwecja i Francja. Czyli przetrwaliśmy wystarczająco długo i nie musimy pokonywać nawet Rosji. No proszę. Zerknijmy sobie na cele mapy. Proszę, Rosja się poddała, bo broniliśmy się wystarczająco długo. Została nam tylko Austria, no i... oczywiście Szwecja. Hanower cały czas się broni i to broni się super. Nie wiem jak go wyeliminuję, ale prawdopodobnie zbuduję sobie port tutaj gdzieś z boku. Chyba to teraz zacznę robić. Pójdę po prostu na teren Rosji, wybuduję sobie tutaj przystań. Gotowy. Oczywiście. Proszę, może nawet nie będziemy musieli ich pokonywać, tylko się nam poddadzą. Po tym jak Rosja wycofała się z wojny, Szwecja postanowiła dokonać desperackiej inwazji Prus. Jeżeli powstrzymamy ich siły zanim zajmą Berlin, być może uda się ich zmusić do rezygnacji z udziału w wojnie. No cóż, prawdopodobnie się zaraz również poddadzą i wtedy zostanie nam tylko Francja osamotniona. Więc musimy tylko pokonać desperatów, nie musimy nawet tworzyć tego portu nowego w Rosji, żeby ich zaatakować. Ale można było. Więc wystarczyło pokonać Austrię i poczekać na przegraną Rosję. Proszę, więc to jest tak naprawdę gra na czas. Wystarczyło się po prostu bronić. Obronić się nawet przed czterema agresorami to nie jest wielki problem. Wystarczy to odpowiednio rozegrać. I proszę, nawet nasze świetne wojska się obronią. Proszę, Francja zdobyła koronę militarną, jestem ciekaw za co. Ale Fryderyk II, to ty się cofaj.
Nie będziesz stał w takim karmidle. Skurkowańcy mają tyle statków. To jedyne co mogę robić, to wybijać mu wojsko. Zrobimy trochę okrętów liniowych i trochę karak, to może nam się coś tutaj uda. Ogólnie nie lubię za bardzo leveli morskich i w ogóle grać na morzu. Ale czasem trzeba, nie? Okej, udało nam się, widzę, zniszczyć nawet większość tych okrętów. Czyli nam tutaj jedną fortecę, którą sobie zaraz, znaczy jeden forcik mały, który sobie zaraz odbudujemy i nasz Fryderyk sobie nawet daje radę. Natychmiast. No, budujcie, budujcie. Ty też idź budować. Okej, a teraz mam coś całkowicie niespodziewanego. Już wiem, czemu przeciwnik tutaj się tak szybko do nas dostawał, bo on tu ma port, produkuje jednocześnie, czyli to praktycznie z jego portu wchodzi do naszego. Dobra, naszą armię skierujemy w takim razie tutaj ponownie, to co zostało, a reszta niech się produkuje w naszych portach, oczywiście w Rosji. Co jest? Więc wyprodukujemy parę karak i trochę tych okrętów wojennych. Tych galeonów. Fajnie by wyglądał handel, stąd dotąd. Na pokładzie. Przed najśmieszniejsze jest to, że jednostka zwiadowcy nie zmienia się praktycznie od pierwszej epoki, zawsze wygląda bardzo podobnie. Baczność na pokładzie. To co jeszcze muszę zrobić? Muszę bronić Berlina i na razie trzymajmy się tego. Okej, to będziemy tworzyć te galeony wojenne. Zbudujmy tutaj parę tych fortec, jakby wróg tu miał do nas płynąć na drugą stronę. Tak się teraz zastanawiam. Zrobiłbym oddział, puściłbym ich tutaj. Tutaj przecież wszystko się jak na razie trzyma. Bym tylko dobudował kawałek muru po prostu. Pyk, 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 pyk. Nawet pyk, tak. I wszyscy sobie tutaj poradzą. Zbierzmy naszych ludzi i wyślijmy ich do Francji, którą zaraz podbijemy. Nie ma sensu robić tych karak w ogóle. Tylko galeony się tutaj nadają do czegokolwiek. Okej, zbudujmy piec hutniczy, żeby zwiększyć siłę naszych tutaj jednostek wszystkich. Okej, za obronę Hanoweru cały czas dostajemy surowce. I już mamy po prostu taką masę surowców, że poradzimy sobie ze wszystkim. Baczność na pokładzie. Gotowa. Baczność na pokładzie. Wciągać żagle. Zobaczmy, jak dużo okrętów zostało naszemu przeciwnikowi. Mam nadzieję, że niezbyt dużo. I zaraz mu porcik rozwalimy. O nie, strzelił do nas. O, ale nasze trzy statki to zrobiły z mu jesień średniowiecza po prostu. Działo w zatoce też zaraz wyląduje na dnie tej zatoki. O, skurkowanie, ale ile on ma wojska?
a AI w tej grze jest naprawdę dziwne naszych jednostek. Się blokują same na sobie. Już karaki buduje, tylko żeby coś szybciej. Jezu, jak się te statki blokują, to jest jakaś masakra. Dobra, widzę, że tu trzeba trzeci port postawić, żeby przyspieszyć produkcję. Zrobimy taki naprawdę masę fortów sobie. Dobra, tu mamy pełne oddziały, tylko Fryderyka zabrakło. No dobra, damy sobie radę i bez Fryderyka. Możemy chyba nawet od strony Austrii wejść, widzę. Możemy. To idziemy od strony Austrii. Zerknijmy w takim razie jeszcze na mapę. Zobaczmy, czy to faktycznie... Nie. Tu jest przy Hanowerze, mają to. Nie ma sensu. Dobra, przyspieszmy sobie trochę grę. Niech oni tutaj budują ten fort. Znaczy tą przystań. Nasi ludzie tam się sobie przejdą teraz przez Hanower i zaraz tam zaatakują. A my jak zrobimy parę statków, to wykorzystamy naszego przeciwnika. I go rozwalimy. Zbudował sobie koszary koło jego tego. Skurkowaniec. Dobra, mamy już 100% szybkości. 4 statki. Mam nadzieję, że wystarczy. Dalej psy! Dobra. Okej, spróbujmy mu rozwalić tą przystań, bo póki jej nie rozwalimy, on będzie miał wojsko, póki ma fabryki i tak dalej. A widzę, że on jej nie naprawia. A nasze statki zdają naprawdę kosmiczne obrażenia. Tak się spiął, że zniszczył wszystko jednym statkiem praktycznie. Znaczy, no, jedną serią zniszczył prawie cały statek. No i widzę, że Szwedów to trzeba chyba będzie podbić jednak. Bo nie bardzo chcą się tutaj poddawać. Mimo, że wszystkie prawie wojska im już chyba padły. Nasi ludzie się już tutaj rzucili na wroga, z tego co widzę. Mają tyle tych korun gospodarczych, że mają naprawdę tylu bohaterów, że to jest jakaś masakra dla nas. Takiego bohatera trzeba szybko pozbyć, bo on naprawdę wzmacnia trochę swoją obecnością inne wojska. Dobra, mamy dosyć dużo żołnierzy zwykłych, więc powinniśmy sobie mimo wszystko poradzić. Cały czas dostajemy surowce od Anglików, tylko złota nam brakuje. Coś handel słabo idzie, skoro tak słabo ze złotem. O, forteca szybko się psuje już. Zrobimy mu taką blokadę, że on się nie pozbiera. Patrz dalej na pokładzie. Wciągać żagle. Gdy 10 statków, to mu taką jesień zrobią, że... Okej, tutaj niszczymy mu. Fortece już teraz niszczymy mu drugi jego porcik, który sobie przygotowywał swoją armię. Myślę, że po zniszczeniu portów oni się chyba poddadzą już. Przynajmniej powinni, ja bym się już poddał. Już właściwie nie ma nawet co opracowywać tutaj. Nie dziwo, naszych ludzi jest coraz mniej, przez to, że nie dopilnowałem tego.
No ale zniszczyli to dosyć pokaźnie. Dlatego tutaj wystarczy wysłać teraz poprawkę. Drobny oddział, który się zrekrutował przez ten czas, powinien do tego zadania wystarczyć. Nasze okręty liniowe są naprawdę potężne, więc myślę, że one zniszczą tutaj wszystko po prostu szybko, po prostu. Jeszcze ciągle mówię po prostu. Zniszczą wszystko tak szybko, że nikt się tego nie spodziewa z nich. Po zniszczeniu tego fortu przechodzimy do niszczenia Sztokholmu. Miałem, kurczę, przeprowadzić ten cały zwiat, ale jakoś to nie wyszło, nie wiem dlaczego. No, strzelajcie. Nie mówcie, że to jest tak idealnie zbudowane, że nie mogę. Wciągać żagle. Dalej psy. Dalej psy. Ognia. Nie wierzę w to po prostu. Po prostu w to nie wierzę. Wciągać żagle. Pomysł, każe im po prostu atakować tutaj. Będą atakować ten jeden punkt. Baczność na pokładzie. Baczność na pokładzie. Baczność na pokładzie. Baczność na pokładzie. Kurde, no i nie idzie tego zaatakować, no. Dobra, nie robię już tych okrętów liniowych, bo nie mam już drewna nawet, by tyle ich robić. Pozostanie mi skupić się na zniszczeniu Francji. Jak zniszczę Francję, to może oni się poddadzą. Dobra, więc teraz trzeba sprzedać trochę. Dobra, ty to handluj tutaj. Jestem teraz za tym, żeby zrobić taki myk, że sprzedam żywność, której mam ponad, i kupię drewno, którego mam mało. A oczywiście drewno jest już super drogie. Pa, jak skubańcy sobie to odbudowali wszystko. Kurkowańcy odbudowali sobie wszystko prawie. Muszę zniszczyć im ten Paryż dosyć. O, już koniec Paryża, już nie ma Paryża. 2200. 1400 i znowu będzie ten sam problem. Tak, będzie to samo. Kurczę, nie wierzę. Ani im nie mogę, kurczę, kazać zaatakować. Okej, okay, więc jednak został zniszczony. Francja się poddała, więc zostało nam tylko wróg na naszych stateczkach. Ale nie róbcie już tych statków, no kurna. Teraz tylko transportówki. Spadaj mi z tymi statkami. Teraz parę transportówek i będzie gitara. Niki, tu się tych statków nagromadziło, ja pierdzielę. Czy jednak te dwie bombardy dały sobie radę? Czekam na się stanie. Ruszam. Co jest? Dobra, lecicie, lecicie. Baczność na pokładzie. No proszę, a ten tu jeszcze koszary. No to już ich nie będzie. A tu proszę, jeszcze państwa neutralne są. Patrzcie, tutaj to ich nawet nie ma. Okej, mamy już parę okrętów transportowych. No takim statku mamy 18 miejsc, więc... Czekam na rozkazy. Pakujemy, co się da. Rozkazy? I wysiadamy tutaj. Na brzegu.
prawdopodobnie się nam te jednostki wymieszają. I nie będzie tak, jakbym tego chciał idealnie, ale... Okej, więc Szwecja wyczerpuje się, wyczerpana wojną, wycofuje się i nie będzie atakować Prus, więc... Wygraliśmy. Mimo zagrożenia ze wszystkich stron, Prusy przetrwały. Dysponując mniej liczną armią, Fryderyk Wielki odniósł wiele kluczowych zwycięstw militarnych. Dzięki odważnej strategii i świetnemu wyszkoleniu żołnierzy, pruskie wojska dzielnie opierały się liczniejszemu wrogowi. To jednak mogło nie wystarczyć, by ocalić Prusy przed upadkiem. Jednak Fryderyk zyskał potężnego sojusznika w nowym carze Rosji, Piotrze III. I szala zwycięstwa przechyliła się wreszcie na jego stronę. Po 7 długich latach wojna dobiegła końca. Fryderyk, wielki pisarz, ekonomista i filozof, wyciągnął z tej wojennej lekcji ważną naukę. Przedsięwziął wiele kroków, by zapewnić trwały pokój z sąsiadami. Nie zaniedbał także gospodarczego i kulturowego rozwoju swojego państwa. Pod jego rządami Prusy miały stać się czołową potęgą Europy. Zawsze mnie zastanawia jedna rzecz. Czemu te filmiki się tną, gdy się już to wrzuci? Nie wiem, to chyba wina YouTube'a, ale udało nam się wygrać tę misję i dowiedzieliśmy się czegoś o naszym głównym bohaterze tego scenariusza, czyli o Fryderyku. No, oni byli trochę zmęczeni tą wojną i się nie dziwię, bo tu nic już nie mieli. Nie wiem, po co tutaj państwa neutralne stały tak fajnie obudowane. Ta Dania, ale jakoś to tam się udało. Tutaj mieliśmy Anglię. Z nimi nawet nie musieliśmy walczyć. Widzę, że na drugim miejscu Francja też coś tam miała. Ale zacja Lotaryngii, ale my nie musieliśmy robić tutaj niczego. I o dziwo, Paryż się poddał, mając trochę zniszczony tą swoją stolicę, czyli Francja. No nic, jakoś nam się udało, nie zajęliśmy żadnego terytorium na tej misji, bo wszyscy się po prostu poddali. Czyli ostatecznie misja została wypełniona. Przejdźmy więc do menu głównego. Oczywiście wynik mamy najlepszy. Było kiepsko na początku i się wszystko poprawiło. Więc teraz będziemy stawiać opór przeciwko Napoleonowi, ale to już w następnym odcinku. Cześć!